Tydzień temu były modlitwy o wylanie Ducha Świętego. Były czy nie były? Były. Czyli ksiądz chyba mówił prawdę? Nie. Najważniejsze jest to, że Duch Święty działa. Że On, modliliśmy się to i Bóg jest wierny. Nie? I ten Duch Święty przyszedł. Przyszedł na każdego z was, kto był, to tylko się otworzył, to zapragnie. To Duch Święty jest wierny, On przychodzi. Kwestia jest dalej nasza. Co my dalej z tym zrobimy? Bo ja wiem, że Bóg daje ogień, czasami daje bardzo mocny ogień, a czasami daje mały płomyczek, ale od człowieka tak naprawdę zależy, co z tym człowiekiem zrobi. Bo jeśli to jest płomyczek, nawet duży ogień, można go zgasić, nie? Ale jeśli my będziemy go podtrzymywać, pielęgnować, to naprawdę może zapłonąć na naszą rodzinę, na nasze środowisko, naszą parafię, nasze miasto, nawet naszą ojczyznę i świat. Ja po prostu, no, takie było poruszenie Ducha Świętego, że ja co piątek tam byłem. I co piątek to był czas wielkiej łaski, jakby doświadczenia Bożej miłości, spotkania z Bogiem. Ja często po ciężkim tygodniu takiej pracy, gdzie jestem ze Szczecina i w ogóle tylko tak, wtedy się tak troszeczkę ogarnąłem i jadę. Nie? I zawsze przyjeżdżają się zbudowane. Właśnie to jest takie po prostu poruszone działanie Boga, Ducha Świętego. Bóg chce to dawać, no tylko On jakby też potrzebuje właśnie też naszego pójścia za tym pragnieniem, za tymi poruszeniami, bo one często będą delikatne. Jeśli my żyjemy z Bogiem i otwieramy się na działanie Ducha Świętego, to nie znaczy, że nie będziemy grzeszyć. Oczywiście grzechy będą nam się przydarzać, bo cały czas będziemy grzesznikami, ale będziemy je wynotować, nie? I po prostu jeśli przytrafi nam się grzech, to zaraz do spowiedzi. I to jest też taki papierek lakmusowy tego, czy my żyjemy z Bogiem, nie? Jeśli się ten grzech, który gdzieś nam się przydarza, nie? Jeśli on nie wzbudza naszego odruchu wymiotnego, to znaczy, że po prostu jeszcze musimy bardziej otwierać się na działanie Ducha Świętego. A propos miłości, kiedyś kolega we wspólnocie powiedział też takie fajne świadectwo a propos córki, która była korpulentna i on próbował coś zrobić, nie? No bo troszkę się tam dziewczyna, no, była troszkę korpulentna i on tak pomyślał, że chce jej pomóc i wymyślił, że będzie chodził z nią na spacer, po prostu odprowadzał ją do szkoły i wraca, nie? Ale przyszło takie natchnienie, no to tyle czasu, praktycznie godzina czasu, no, za tyle mógłby zrobić do pracy, coś tam sobie ten, nie, ale co za tym natchnieniem. I nagle okazało się, że po prostu mieli więcej czasu, bo on szedł, jak szedł po nią, miał czas, żeby troszkę właśnie porozumieć, wyciszyć się, szli razem, opowiadali sobie po prostu i ta relacja z nim się po prostu jakby zaczęła bardziej, no po prostu być taka bliska, prawda? Ale to wymagało od niego, nie? Też takiego bólu i zmienia, nie? Że ja teraz muszę coś dać z siebie, prawda? Muszę ten czas już inwestować w to zrobienie. Przecież to piękny owoc, nie? Ale wymagało to czasu, żeby podjęcie decyzji, prawda? To często też jest tak, nie? Że my mamy piękne natchnienia, ale czasami coś one gdzieś zejdą na bok, nie robimy tego, nie? A jeśli nasze serce się nie rozszerza, nie widzimy nad tymi zmieniami, no to jest coś, co nas nie mamy cierpliwości, radości, pokoju, nie? U nas zawiercie koleżanka opowiadała mi, że jeździła na zawierzenia, jeździ cały czas na zawierzenia właśnie do Częstochowy na Jasną Górę. Tam są takie pierwsze soboty miesiące zawierzenia. Z całej Polski ludzie przyjeżdżają. Tak sobie pomyślałam, no jestem zawierzona Maryi, ale mówię, pojadę i zabierzę też tą intencję. Bo gdzieś tam objawiły się jakieś trudności, więc pojadę, zabierzę tą intencję i oddam to właśnie też Matce Bożej. I myślę, że to było też natchnienie Ducha Świętego. I właśnie to jest to słuchanie tych natchnień. No i pojechałam w pierwszą sobotę listopada, czyli miesiąc temu. I no, tam był różaniec przed Najświętszym Sakramentem. Później była konferencja, w międzyczasie właśnie pisały się takie akty zawierzenia. Na pierwszej stronie jest miejsce, żeby wpisać sobie taką główną intencję. Wpisałam i jest druga strona, gdzie tam całą po prostu kartkę zapisałam. No i później była konferencja.
konferencja. Na tej konferencji właśnie była mowa, pani prowadziła tę konferencję, mówiła, jakie ludzie poproszają łaski u Boga, właśnie przez takie naprawdę oddane niezaufanie, zawieszenie. I mówiła, że pierwszą, najszybciej poproszoną łaską jest dar potomstwa. No i nie trzeba było długo czekać. I praktycznie na bardzo krótkim czasie dowiedzieliśmy się właśnie, że... Niech was błogosławi Boże Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty.